Cześć, tu Kebson. Przez 3 ostatnie wyjazdy akurat wyszło tak, że od tej wycieczki do Łodzi staram się sprawdzać najpopularniejsze zapiekanki w danym mieście. Ostatnio wrzuciłem z Radomia, a dziś przedstawię wam także, nie boję się użyć tego słowa, kultowe zapiekanki z Sosnowca, gdyż zapytawszy o inne jedzenie niż kebab na profilu miasta pojawiały się często i to nie w kontekście zapiekanek, a ogólnie miejscówek z dobrym jedzeniem. W ogóle, będąc w Sosnowcu, potem w innych miastach, jeszcze na Śląsku wrzucałem większość zdjęć tego, co nagrywam i ludzie jako tako mogli mi polecać co ciekawego. Zatem jak macie Facebooki czy inne Instagramy, to zawsze w tym na YouTubie w przypiętym komentarzu pod filmami znajdują się adresy, gdzie możecie zerknąć. No a przechodząc do zapiekanki, tak chciałem dzisiaj postawić na prostotę, tak jak ostatnio w tym właśnie filmiku z Radomia, żeby to się tak nie rozwalało, góra składników mogłaby trochę skomplikować nagrywanie, bo ten wyjazd realizowałem nie tą małą kamerką GoPro, a dużo większym aparatem, no i ciężko tak się operuje, wiecie, tam mi ludzie zarzucają, że często mi wypadało z tego, jak jadłem coś, że wypada, ale naprawdę, wiecie, no operując jedną ręką jest ciężko, a też nie mogę co chwilę jakby, jak mi wypadnie tego wziąć w rękę jakoś złapać, bo trzymam aparat, ten aparat się zapaskudzi i będzie bieda, no musicie mnie zrozumieć. To też było nagrywane jeszcze przed otwarciem chociażby ogródków, zatem o jedzeniu w środku, gdzie można było się rozstawić, można w ogóle zapomnieć. Ja wziąłem dużą wersję Pogromca Wampira za 14 zł. Od zapłacenia do odebrania z 5 minut, jak czekałem na jedzenie, to zauważyłem, że przy lokalu, właśnie przy drzwiach, znajduje się miska z wodą dla spacerujących czworonogów, także tym mi zaimponowali, fajnie. Odebrawszy zamówienie mówię, no, tak jak chciałem, skupimy się tutaj na podstawach, które definiują dobrą zapiekankę, bo nawalić na bułkę milion składników to może każdy, ale jak owa podstawa nie będzie jakby zrobiona należycie, to całość i tak straci na smaku. Świetnym tego przykładem będzie kolejny film z zapiekankami z Gliwic, także myślę, że za jakieś 2 tygodnie, może trochę dłużej, też to wrzucę. Do dzisiejszego bohatera wziąłem sobie tylko ketchup, klasycznie, ale gdybyście mieli ochotę, to do wyboru jest także sos bazyliowy, czosnkowy, meksykański, albo na przykład ananasowe habanero, z tego co sobie tutaj przeglądam teraz. Nie jestem teraz w stanie sobie przypomnieć, ale zdaje mi się, że to moje pierwsze podejście, gdzie bazą w zapiekance nie jest ser i pieczarki, a ser i pomidory suszone na maśle czosnkowym. No muszę przyznać, że połączenie piorunująco dobre i sam się sobie dziwię, jak mi to siadło, gdyż jeszcze z 5 lat temu pomidorów suszonych to nie zjadłbym nawet za dopłatę. Wiadomo, teraz gdy człowiek szuka nowych wariantów i nowych smaków, to nietypowe z pozoru połączenia, może o tak będzie lepiej, stają się dla niego wybawieniem. Chrupiące pieczywo, które swoją strukturę zachowało od początku do końca, masło czosnkowe od środka, które sprawiało, że całość nie była sucha. Jak to często zdarza się z typowymi reprezentantami tegoż polskiego street foodu, pomidory suszone jako farsz, nieco słonawy ich posmak w akompaniamencie ziół prowansalskich sprawiał, że jedząc tę zapiekankę miałem wrażenie, może inaczej, czułem nieco włoski sznyt. Zdaje mi się, że najbardziej wyczuwalne było tutaj oregano. Jestem fanem, także mi to smakowało. Na zakończenie w zasadzie składnik, który przewija się po całości, który jest no też nieodłącznym punktem, na którym zapiekanka się opiera. No i dumnie zdobi wierzchnią warstwę naszej zapiekanki, czyli ser mozzarella, wyśmienity. Widać zresztą, że w piekarniku dostał kolorków i smakuje też tak, jak i wygląda, czyli klasa. Zapiekanka była spora, można tym podjeść. Ja też akurat nie byłem na takim głodzie, więc może w tej kwestii moje zdanie być nie do końca jakby miarodajne. Jeżeli będziecie zastanawiać się nad wizytą po mojej rekomendacji, to na pewno warto zajrzeć do menu. Zresztą widać kilka pozycji na ulotce, którą nagrałem. Każdy może wybrać coś dla siebie. Ceny nie są małe, jak na zapiekanki wydaje mi się, że jest dużo miejsc, gdzie można zjeść taniej, no ale warto. To chyba najdroższa zapieksa na moim kanale, ale każdemu polecam spróbować, by na swoim przykładzie określić, czy było warto, czy warto tam wrócić, czy też nie. Ja na pewno kiedyś wpadnę, jak będzie otwarte i będzie można zjeść sobie w środku, to zjem sobie wersję z większą ilością składników, a tymczasem moja ocena tej konkretnej sztuki to 8. Do takiej wersji brakowało mi kaparów, wiecie? Jakiś czas temu spróbowałem to, jakby jak robię sobie jakieś takie rzeczy w stylu włoskim w domu to dodaję i naprawdę robi to dla mnie tak, robi to na mnie takie wrażenie, tak mi to smakuje, że nie mogę. Jakby tutaj to było, może, nie wiem, może warto dla podaży lokalu, bo wiem, że chyba będą oglądać, bo nawet na Instagramie mnie tam dodali sobie. Jakby dodać to do tej pozycji, to bomba niesamowita, może weźmiecie to pod uwagę, a tymczasem myślę, że to na tyle. Pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Regusia Mariana Czerniewskiego, chłopaków z Nocnej Ligi Halowej oraz Petera. Cześć!